Już mamy takie fantastyczne Ferrari, to może byśmy pojeździli troszeczkę wyścigów, nie? W końcu jest to Ferrari. Żeby sprawdzić prędkość maksymalną tego samochodu na normalnej mapie. Myślę, że tutaj też byśmy dali radę, chociaż ona jest malutka, ta mapa. O, dostałem 8, 10 klocków za tylko to. A właśnie, bo ja mam przecież ten... o właśnie, pokaż wszystkie te. Wszystkie znajdźki. I teraz mam wszystkie znajdźki już odkryte na całej mapie. Czy mamy tutaj coś tak wspaniałego, jak mieliśmy w Fortune Island, że dojechaliśmy do jakiejś skrzynki i dostawaliśmy milion? Chyba nie ma tutaj. Wszystko ja mam teraz poodblokowywane na mapie. Możemy sobie to poniszczyć. No dobra. To co, ja bym sobie pojeździł jakieś wyścigi. Tu na przykład coś mamy. Tylko wiecie co, ja zmienię sobie poziom trudności, bo te boty są tu naprawdę trudne dla mnie teraz. Weźmy sobie eksperta i tyle. Pyk. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał pil z klocków. Ferrari w środku wygląda tak. Także mamy doskonały widok z kokpitu. Okej. Tutaj mamy jakieś tablice do zniszczenia. Tak. Śmiesznie brzmi, tak brzmi te normalne Ferrari? Chyba tak, nie? Tu mamy 3000 punktów do zdobycia. Musiałbym skoczyć chyba tam z góry, nie? Żeby mieć ten dodatek, to musicie kupić albo dodatek sam w sobie, albo... właśnie... Czekaj, o, ja mogę cofać sobie. Dodatek sam w sobie, albo Season's Pass, albo właśnie wersję Ultimate tej gry, czyli Forza. O! Pyk! Ile waży to Ferrari? Wiesz co, tu jest, te statystyki są zbliżone do tych normalnych samochodów, wiesz? Nie są jakieś inne. Tu mamy za piątkę coś. Te niszczące się kwiatki są zajebiste. Strasznie satysfakcjonujące jest rozwalanie tego wszystkiego tutaj, wiecie? Na swojej drodze. Tu mamy... Ja nie mogę, mamy klockowe skały nawet. Tak, są skały z klocków Lego. Przejedź wszystkie drogi, tak? W sumie możemy, bo nie ma tego aż tak dużo tutaj. Co to jest? Ej, czy to jest pies z klocków Lego? Czy nie, to jest grill chyba tutaj. To jest grill? Ja myślałem, że to ma może. Tak, to jest grill z klocków Lego. Ej, spoiler mi odpadł, zauważyliście to czy nie? Nie mam spoilera. I cyk, i tutaj gdzieś dolatujemy. Podoba mi się ten dźwięk podczas rozwalania klocków. No mówię, jest to satysfakcjonujące to wszystko. Dobra, tutaj mamy jakąś tabliczkę do zniszczenia. I co, pojedziemy chyba na jakieś wyścigi, nie? Jakieś takie szybkie sobie porobimy. Jakieś sprinty czy coś. O, tu na przykład coś mamy. Są też murki z klocków. Tak jak mamy w zwykłej Fordzie murki, tak tutaj mamy z klocków. Można je niszczyć. No dobra, zobaczmy to. Jedziemy. Zabawki torowe. Wezmę moją nową zabawkę. Z moich cennych obliczeń coś ci odpadło. Oh yeah.
Dobra, jedziemy. Może teraz uda mi się wygrać. Ty, ach, teraz tego nie sprawdzę. Właśnie chciałem sprawdzić, czy mogę zwiększyć jakoś docisk tego spoilerowania w tym samochodzie. Ej, bo to szybkie jest. No patrzcie, jak pruje, nie? Ulepszony. To jest Turismo Classic z GTA. Ej, bo to jest jakiś długi wyścig. Au. Ciekawe, jakie modyfikacje będzie miała Senna, jak już sobie ją odblokujemy. Tak lockowa, nie? Dobre, dobre. Ej, w ogóle czy wy to słyszycie? Jak jedziemy szybko tym samochodem i mamy kamerę z kokpitu, to słychać, jak te klocki się tam telepią w środku. DLC zmusiło mnie do włączenia uszkodzeń kosmetycznych. Tak samo mnie właśnie. Ja tak samo właśnie sobie to wszystko powłączałem. Jakieś wild spiny nam się odblokowały. Ja co chwilę będę je tutaj losował, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie dropnie mi coś właśnie z tych klocków, nie? Może jakaś koszulka, czy coś takiego. Ale wątpię, bo na razie nic nie widziałem takiego. Pyk. Tu mamy jeszcze trzy jakieś. Siema, Patryk. Jakieś spodnie, czy tam leginsy. I jakiś samochód. Nic specjalnego na razie. No dobra. Jeden wyścig sobie zrobiliśmy, a tu mamy strefę driftową. Tu mamy... No właśnie, a co to jest? Cross City Charge. Co to ma być? Trzy gwiazdki. Właśnie, bo o co w tym chodzi? Musimy 5 sekund, 15 sekund, 25 sekund? Ale o co chodzi? Że przejechać przez miasto? Zobaczę. Muszę to jakoś obczaić, co to jest w ogóle. Aha, to jest jazda z punktu do punktu, moi drodzy. Wow! Okej. Okay. Nie mogę przez to przejechać. O kurde, przez to nie da rady. Siema, Józef. Kurde. No, jakby trzeba to powtórzyć. Za dużo czasu mi to już zajęło. Wydaje mi się, że najlepiej będzie to miasto ominąć chyba, co? Spróbujemy jakoś ominąć. Przejdę dany odcinek w wyznaczonym czasie. No właśnie, już ogarnąłem. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi, ale... offroadowe spróbować. W sumie... teraz to by wypadało zrobić to offroadowe, nie? Znaczy z tego Ferrari offroadowe auto. I tak mamy napęd na 4 koła już zrobiony.
Wow! O kurde. Wszystko odpadło mi! Dawaj, 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 dawaj! O, shit! No, jedź do przodu! No nie! Ej, trudne to jest! Trudno to będzie zrobić na trzy gwiazdki. Trzeba naprawdę jakoś tutaj magicznie szybko to przejechać. I tutaj na mapce wygląda jakbyśmy, jakby bardzo korzystnie było ominąć to miasto, ale w praktyce to nie do końca. Chyba trzeba cisnąć przez to miasto, najszybciej będzie tak. Zauważyłem, że tylko zderzak ci odpada. Nie, spoiler też odpada. Dobra, zawracamy. W każdym razie ten samochód już da się stunigować. Nie tutaj. Cofam. Ten samochód już da się stunigować do klasy X, więc... Mocna ta kropelka, nie? Wszystko na kropelkę sklejone jest. Zaraz weźmiemy sobie widok z kokpitu, to posłuchacie jak... klocki brzęczą w tym aucie. Ojej, tu niektóre drzewa są twarde. A źle. Jakby tu najszybciej przejechać? Się zastanawiam. Może tak. Wow! Wow, 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 wow! Dobra, cofamy. Radikalem to? Nie, coś ty! Tej ziomek trzeba mieć szybki samochód, a radikal jest wolny. On jest tylko przyczepny. Czy się uda w 5 sekund dojechać? Ty, no ciężko jest! Ja, i tu na końcu są te zasrane garaże. Ziomek. Trudno. No dobra, no, damy sobie z tym spokój na razie. Później będę to pewnie maksował sobie. Tu chyba mamy jakiś skok do zrobienia. Przeleciałem przez całe miasto? Co? To da się przelecieć przez całe miasto? Tam jest jakaś hopka? A może ty przeleciałeś, bo przeleciałeś, tak? Chyba była tam jakaś taka przyspieszona hopka, że dało się przeskoczyć, ale na tym... na tych zawodach nie da się tam... w tym skill teście. Ło! O nie, wyląduje na boku! To mi nie zaliczę. Muszę cofnąć. Mostlerem w takim razie. Na dachu domu ktoś jest. Spoko. Ajej, ciężko go ten. Ciężko go ogarnąć. Wiecie co? Chyba najlepiej będzie na wprost. Dobra, posłuchajcie tego. Słuchajcie, jak te klocki tak. Tutaj na, może nie aż tak bardzo, ale na asfalcie będzie to dobrze słychać. Z kokpitu, jak się szybko jedzie, to słychać takie klocki, jak tam drgają śmiesznie. I uwaga! 280. Będą trzy gwiazdki. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Daję radę to Ferrari. Dobra, jedziemy dalej. Ile musimy mieć jeszcze klocków do tego? 175. Będziemy mieli garaż, słuchajcie. Tu mamy coś. No, spróbujmy. A tutaj jakaś skocznia jest? Tak, to jest skocznia i tu musimy sobie... O, tu jest radar w ogóle. Speed trap. 160 km na godzinę musimy sobie zrobić. O, to tutaj warto się pojawić. Udało mi się. No pewnie, że mi się udało. Czemu miałoby mi się nie udać, ziomek? Dobrze, musimy zawrócić.
Ta mapa jest pobugowana. A, to dobrze, będzie śmieszniej. Bugi są czasami fajne. Tak jak w Days Gone, żeśmy się bawili, nie? Na lajcie, kurde. I tu mamy jakąś hopkę. A to chyba trzeba z drugiej strony na nią zajechać. Wow, są ej, zobaczcie, to są statki kosmiczne. Patrzcie w ogóle, jak ten piasek się tutaj ten. Tak jak śnieg, nie? Patrzcie, są statki kosmiczne. One dosyć ciężkie są. To jest zniszczony... To jakieś tory? Okej! Nieźle. Niespasowane wnętrze auta. Tak! Zdecydowanie, Oskar. Dobra, musimy zrobić skok tutaj. Poszedł! 214. Pięknie. Na którą dają prom? Jaki prom? Strefa 51, tak. To jest taka mała strefa 51. Czy ja zrobiłem to na dwie gwiazdki tylko? Zrobiłem. Potrzebujemy mieć... A, to jeszcze kawałek możemy doskoczyć, spróbować, nie? Dobra. Chyba w tą stronę było. I cyk! O, teraz to poleci! No, teraz to tak! Dobra. Zrobiliśmy... O! Zobacz, zobacz, zobacz! Mamy odblokowany garaż. To ty Udara nie znasz? Nie znam Udara. Kto to jest Udara? Ja nie znam. To jest jakiś... ktoś znany? Jakiś influencer, youtuber? Jedziemy na dół. Tutaj mamy jakiś radar. Strefa prędkości. Dobra, jedziemy na chatę zobaczyć, co tam ten... Co tam nam dodali? Dodali nam, znaczy zbudowaliśmy sobie niby garaż, nie? Teraz ogarniemy. I cyk. Daj rakiety po bokach. No nie da się, Bartek, tutaj. Fajne by to było, jakbyśmy mogli dobudowywać coś do tych samochodów, nie? Ale myślę, że byłaby to trochę też przesada wtedy, nie? Ciężko byłoby to ogarnąć, ale takie jakieś drobne elementy da się wymienić. Dostaliśmy super wheel spin. According to the instructions, this new Lego house upgrade is a... Będziemy mieli jakiś nowy domek. Time to start collecting bricks for another upgrade. Dobra, będziemy mogli sobie... Robimy sobie te wyścigi chyba wszystkie, nie? Bo za te wyścigi też dostaje się dużo... Dużo klocków. Wszystko w ogóle trzeba robić na tej mapie po kolei, to chyba jest najlepszy sposób na to, żeby to wszystko ogarnąć, nie? Dobra. I co ta chata robi? No możemy ją obejrzeć. Znaczy ten garaż. Czy można tu wjechać? Nie, nie otwiera się to. Nie otwiera się w ogóle. No i tak wygląda sobie garaż. Taki skromny, malutki. Jak teraz sobie odblokujemy następny budynek, to on będzie już taki trochę większy, nie? To będzie takie rozszerzenie tego... O, tutaj mamy coś ciekawego. To będzie rozszerzenie tego, co już mamy, tego dużego takiego budynku, domku, nie? Garaż na Volvo ludzka, oh yeah! Jestem ciekawy, jak ten dom jest synchronizowany na multi. No właśnie nie jest, bo wiesz co? Wszyscy mają domek w tym samym miejscu, nie? Więc każdy gracz będzie widział swój domek.
Wow, 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 wow! Czekaj, musimy zwiększyć docisk w tym samochodziku. Czy da się? Da się. O. To dobrze. No i fajnie. Teraz powinien lepiej skręcać, nie? I sobie zrobimy jakiś wyścig. Za to też ty dostaję rzeczy. O, dostałem jakieś 50 klocków. Za coś, nie wiem za co. Także wystarczy po prostu sobie grać na tej mapie i niespecjalnie przejmować się tymi wszystkimi wyzwaniami. A takie trudniejsze sobie po prostu wykonać i tyle, nie? Tu mamy jakąś mega długą strefę driftową. Opening wheel spina, no to zaraz zrobimy opening. I cyk. Dobra, zrobiliśmy to na 3 gwiazdy. Tak. To powinniśmy dostać dużo klocków. No i opening wheel spina. Wrum jak RS7. Tak. 400 tysięcy mi minęło. Ale mamy jeszcze zwykłego na pocieszenie. Cyk. Uuu, tam mieliśmy M4, ale już mam ten samochód. Wszystkie chyba mam prawie. Prawda, jest niewielka grupka tych samochodów, których nie mam. Dobra. Jedziemy teraz tutaj wyścig. Nie to. To. Dobra. Lecimy solo. Biorę moją Ferrarkę najnowszą i startujemy. Najdłuższa strefa driftowa jest na Fortune Island. Tak, tak, Alex, jechaliśmy już ją dużo razy. Zarypiasta jest. Dla nerda gamingowego to DLC będzie zjadało z pół dnia i po dodatku. Wiesz co? Myślę, że tak, Szczepan. Parę godzinek i ten dodatek będzie ogarnięty dla każdego. Bo tutaj wszystkie te eventy sobie przejedzie. Porobi wszystkie stunty, skoki i tak dalej, nie? Będzie miał pogarniane wszystko, pobudowane. Odblokowaną Sennę na pewno. Au, 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 au. Skopałem. Jeszcze się muszę przyzwyczaić do tej mapki. Tutaj niektóre, te w ogóle drogi są dosyć ciasne w niektórych miejscach. Tak się zastanawiam, jak mamy te takie miejsca, gdzie są, jako podłoże są klocki, nie? Lego. To czy te podłoże jest bardziej śliskie niż normalny asfalt? Czy jest takie same? O, na przykład w tym miejscu, co teraz mijaliśmy, nie? Bo w końcu to jest plastik, to powinno być chyba bardziej śliskie, czy nie? O, ale będziemy mieć teraz krętą drogę. Jest bokiem, pięknie. Jak plastik i guma, to nie będzie się ślizgać. Na pewno powinno bardziej niż na asfalcie, nie? Lego wprowadziło nawet modele samochodów z tego dodatku do sprzedaży. To odwrotnie, to najpierw Lego miało Speed Champions, a potem Forza dodało to do gry chyba. W zależności od tego, kiedy ten dodatek zaprojektowano, nie? W Fordzie. No ale to możemy tylko spekulować. Okej. Okay. Zalekowałem właśnie projekt malowania na tym Ferrari. Jakiś gracz wbił i chyba pierwsze co zrobił,
to w tej grze właśnie malowanie do tego auta. To jest ciekawe. No dobra, co my tu jeszcze mamy? To już sobie... O! Zobaczcie, musimy zdobyć 3 gwiazdki w ciągu 45 sekund, żeby zdobyć dodatkowe klocki. Spróbuję, to jest bardzo ciekawe. Co? 3 gwiazdki w ciągu 45 sekund? Ale dziwne wyzwanie. Okej, w dobrą stronę? Dobrą miałem. Mam nadzieję, że będzie można się teleportować. No, serio? Gdzie jest? Okej, ile tu trzeba... Wszystko odpadło przy lądowaniu! Oh my god. Ile tu trzeba mieć na 3 gwiazdki? Dobra. 213, to tym Ferrari nam się nie uda. Jedziemy gdzieś indziej. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Ej, trudne są to te wyzwania dosyć. Tu mamy jako... O, tu mamy dwie strefy driftowe. To możemy sobie je machnąć, nie? Czy nie? Ogień z rury wydechowej, nie? Tak. Okej, i... A, w sumie wiecie co, pojedziemy sobie chyba ten wyścig. Pewnie, jeszcze mam ochotę pojeździć sobie tą Ferrarką. Fajna jest, nie? Taka śmieszna. Nie działa ci jeszcze klawa? Wiesz co? Nie działa mi, naprawdę, nie działa mi klawiatura, nie wiem czemu. Ale nie ma znaczenia, bo jak widzicie, wszystko bez problemu na Fordzie obsługuje panel, nie? Ona się świeci, to jest najlepsze to, że ta klawiatura się świeci. Trudno mi się gra na tej mapie, wszystko jest dla mnie takie nowe tutaj. Co sądzicie w ogóle? O, wiecie co, ja was bardzo proszę, żebyście teraz na czacie napisali waszą ocenę w skali od 1 do 10. Tak jak teraz sobie oglądacie tego streamka, dajcie znać, co o tym myślicie, po prostu oceną szybko, nie? Każdy by tam coś innego napisał, ale tak z grubsza możecie po prostu ocenić. Piszcie numer od 1 do 10, jak oceniacie ten dodatek. Tak jak ja sobie teraz tutaj gram, jak widzieliście już fragment mapy, widzieliście niektóre pojazdy. Szymon 10 na 10 dał. 7. 8. 8 za bugi, tak? Są jakieś bugi, ja jeszcze nie natrafiłem. 7, 10. Wysokie noty dajecie. Ja się cieszę, bo jest nowa mapka, nie? Ej, muszę się tu pośpieszyć, bo... O kurde! I cyk! 9, 9, 7, 8, 1 ktoś dał. 9,5, proszę bardzo. Dajecie naprawdę wysokie noty. Nie spodziewałem się, bo stream, który był przed... przed moim streamkiem, ten stream twórców miał dosyć sporo dislajków. Tam na, nie wiem ile, tam 2000 lajków miał i dislajków miał z 700, to jest dużo. Także niektórym, wiecie, no ludziom się nie podoba to trochę, nie, że mamy takie coś totalnie abstrakcyjnego. Raczej spodziewali się czegoś bardziej realistycznego może do Fordy, jakiś taki dodatek, nie? Tu mamy tabliczkę do rozwalenia. 10 na 10, 5 na 10, 4 na 10. 4 na 10 nie pasuje do klimatu Fordzy. No właśnie, no. Niektórym może, może się to nie podobać. Ale z drugiej strony, zobaczcie, no, nie każdy musi kupować ten dodatek, tak? Albo nie każdy musi w niego grać. Po prostu. Nie jest to jakby wymagane. Dobra, Ferrari Championship, jedziemy. Ej, zobaczcie,
zwykłe Ferrari kontra Ferrari klockowe. Ja czekam na klockowe Dirt Rally. Okej, zobaczymy. Kto wygra ten pojedynek? Ja mam tak przykokszone moje Ferrari klockowe, że to zwykłe chyba nie ma szans. Ale piękny jest w ogóle ten samochód. Strasznie mi się podoba F40. Ej, dostanę za wykonanie tych zawodów, dostanę Ferrari. To czerwone, które mnie goni. Teraz jakbym się przesiadł do tego zwykłego Ferrari, zaraz się przesiądziemy zresztą. Jak się przesiądę do tego zwykłego Ferrari, to będzie chyba takie mega, mega płaskie, mega takie, wiecie, małe, tak? Bo ten samochód jest wąski, nie? A tamten to będzie taki chyba, nie wiem, jak... Już nawet patrzę tutaj, jak koło mnie jedzie, nie? Tam jest taki mega niziutki. Goni, goni! Kurde, ostro! Patrz, jak poleciał! Kurde, co mnie tu zaczęło tak rzucać? Lego GTA zamiast krwi to klocki. Faktycznie, gdybyśmy mieli tutaj jakieś karabiny, nie? Czy coś? Jakbyśmy strzelali do kogoś, to by chyba z niego klocki takie czerwone wylatywały, jako krew, nie? Jak jest w Minecrafcie? Powinniście wiedzieć niektórzy. Nie ma wyprzedzania ludzkie, kurde. Właśnie, czy będziemy mogli sobie tutaj traski robić? Chyba tak. Kierownica czy pad? Gram na padzie teraz. Kwadratowo by ta krew wyglądała, nie? Takie czerwone kwadraty. Tak. I cyk, wygrane. Na pierwszej pozycji jesteśmy. I dostaniemy chyba właśnie to Ferrari. To czerwone, które się z nami ścigało. Jest, tak. To jest jakaś specjalna wersja tego Ferrari w dodatku. Jakaś wyścigowa czy coś, torowa może. Zdjęcie z kokpitu, proszę bardzo. Tak wygląda kokpit z tego Ferrari. Nie mogę się niestety spojrzeć w dół. Ale możemy sobie dokładniej obejrzeć dookoła. Śmieszne, nawet mamy, zobaczcie, jakie tarcze hamulcowe i tak dalej. Wszystko jest na swoim miejscu, nie? Felg nie możemy w nim wymienić, ale możemy samochód pomalować, jakby ktoś z was chciał. Dobra, pyk. I tak, Ferrari, to powinniśmy mieć gdzieś tutaj, to on będzie w starszych. O, to jest to. Zwykła F40, nie wiem, czy ją mam nawet. Patrzę, że chyba nie mam F40. Wow. Patrzcie, i to jest normalny Ferrari, normalny kokpit z normalnego, prawdziwego Ferrari. Lusterka przyczepione do szyby. I zobaczcie, jaka różnica, nie, w ogóle w wyglądzie. I statystyki, i tak jak patrzę nawet po ruszeniu, że statystyki tego samochodu chyba są dokładnie takie same jak tego z Lego. Bo patrzę, że tak samo się prowadzi, chociaż może mam takie złudzenie. Mogę mieć takie złudzenie, że ten samochód się prowadzi jakoś inaczej,
No bo wyglądają te auta zupełnie inaczej, tak, z wyglądu. No to tam są jakieś podobieństwa charakterystyczne miejsca na tym samochodzie driftowym. Boże, co ja gadam, jesteśmy na strefie driftowej, ale mi się już popieprzył język. Do tego samochodu z Lego, nie? Na tym samochodzie z Lego jest parę podobieństw, ale to... W ogóle jaki jest piękny samochód, strasznie mi się podoba.